Kasia. Zdecydowanie i ze wszystkich dziewczyn największy masz cios. Wciąż po kanałach szukam twego ciała. Szef twój namiętny w mych duszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało. Mejzy to liny z kanału TV. Siabada, siabada, ty i ja. Piosenkę śpiewał cudowny aktor Marek Kondrat. Marek Kondrat o mydełku fa śpiewa? No nie, ludzie. Ten dzielny Olo Halski z ekstradycji, z psów. Mydełko fa to taki prekursor przebojów w stylu disco polo. Wtedy tę muzykę nazywano chodnikową. Nikomu do głowy nie przyszło, że w ogóle może być z tego taki przebój. Podobno miało być żartem, a zostało potraktowane na serio. Problem tylko polega na tym, że każda parodia po wielokrotnym przesłuchaniu staje się przedstawicielem gatunku. Krótko mogę powiedzieć, że to wypadek przy pracy. Dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Początek lat 90. chyba to musiał być, albo może jeszcze wcześniej, kiedy w Polsce pojawiały się pierwsze reklamy, kolorowe oczywiście, i pierwsza golizna. Taka jawna. Tanie, głupawe, obrzydliwe. No i jedną z nich była reklama mydła fa. Goła panienka pod prysznicem, a nieopodal siedział jakiś facio na białym koniu, taki macho. I czekał, jak ona się wymyje i na tego konia tam wsiądzie, razem odjadą. To była taka wiocha, ta reklama, że nas to strasznie rozśmieszyło. I to była przyczyna napisania tego z tym mydleniem w wannie i tak dalej, i tak dalej. Panowie postanowili sobie z tego zażartować. Nagrali tę piosenkę, którą właśnie myśleli, że będzie jakimś takim kabaretowym żarcikiem, ale była ta piosenka pisana z myślą o musicalu, który nigdy nie powstał. Autorem tekstów do tego musicalu był Marek Koterski. Utwory zostały skomponowane, są nawet nagrane, tylko nigdy nie ukazały się na płycie, ponieważ żadna wytwórnia tym nie była zainteresowana. Ale ta piosenka, Mydełko Fa, trafiła na płytę kompaktową, którą własnym sumptem wydał Andrzej Korzyński ze swoimi przyjaciółmi. Mydełko Fa, czyli Cycolina, tak się nazywała płyta CD, którą właśnie zrobiliśmy z Kondratem i z Drozdowską. Z jednej strony mamy Andrzeja Korzyńskiego, który pisał muzykę do największych polskich filmów, jeden z największych polskich kompozytorów. Jednocześnie miał gigantyczny przebój z Frankiem Kimono, a do tego jeszcze Akademia Pana Kleksa, którą śpiewają wszystkie pokolenia. I teraz okazuje się, że on nie skomponował muzyki do Mydełka Fa, tylko jego syn, który się zajmował komponowaniem muzyki filmowej, serialowej, popełnił kilka piosenek. Napisał ten bardzo melodyjny kawałek. Andrzej Korzyński natomiast napisał słowa i to miał być taki disco kabaret. Lubię oglądać jedyną reklamę, domek z drew budu, a w domku my. Chcę taki domek i dużą wannę, a w niej po prostu ja i ty. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, szabadabada. Dmuchałbym tobie z mydła balony, byłbym szczęśliwy i zadowolony. Na początku była bardzo niechętnie widziana w radio. Nikt jej nie chciał puścić. Nawet zaprzyjaźnione osoby, które znałem, to mówiły, nie kochany, to po naszym trupie będzie puszczane w radio. Ktoś to wywiózł do Chicago. To było pół roku w Chicago na pierwszym miejscu listy przebojów w Radio For You. I stamtąd jak wróciło, no bo my żyjemy trochę w takim kraju, że jak coś się uda za granicą, to wtedy nabiera, że tak powiem, jakby wartości. I ta piosenka zaczęła wtedy jednak być puszczana w radio. W Mydełku Fa stało się coś takiego, że zebrały się takie fantastyczne, niesamowite energie. Wszystkie, jakie tylko są możliwe. Autor tekstu, autor muzyki,
Wykonawca Marek, który to świetnie sprzedał. No i ja z tym Siabada, Mydełkofa, jest do dzisiejszego dnia. Niesamowita energia również na widowni, którą obserwuję, bo przyznam się szczerze, że bardzo wielu organizatorów koncertów stawia mi warunek, że my panią zapraszamy, ale jak pani nie zaśpiewa Mydełka Fa, no to się będziemy grubo z panią liczyli. Siabada, siabada, ty i ja, Mydełko Fa, siabada, ty i ja, Mydełko Fa. Piękna dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Mydełko Fa stało się takim synonimem trochę niezrozumienia. To, że tam śpiewa Marlena Drozdowska, która wcześniej śpiewała Jak dobrze wstać, skoro świt. I to, że tam śpiewa Marek Konrad, to jest totalne kuriozum, które myślę, że idealnie pokazuje właśnie, jak bardzo nienormalnym krajem jesteśmy, jak bardzo wiele rzeczy może nas zaskoczyć estetycznie. Jest takie pojęcie jak kultura festynu. I ta piosenka się w to pojęcie wpisuje. Ja wiem, że ona miała być ironią, ale no, ludzie nie złapali ironii. Znaczy, przyjęli tę piosenkę tak, jakby była serio. Dostrzec ironię w przestrzeni publicznych tekstów jest bardzo trudno, bo to jest trudna figura retoryczna. Dla mnie Mydełko Fa to jest początek procesu, który się zaczął, trwa, będzie trwał. Jednym słowem, Mydełko Fa, czyli popkultura, wchodzi na salony. Ale cóż to za salony? To był piękny świat i z tamtego okresu, pamiętam, pochodzi taka refleksja dziecka, które patrzyło, jak ktoś wyrzuca śmieci i mówi, Boże, pan ma takie ładne śmieci. I to jest to właśnie. To jest wszystko w tym utworze. Piękna dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Mam względem ciebie poważne plany. Chcę ciebie poznać, bo jestem nagrzany. Na tej piosence zarobili pieniądze inni. Myśmy nie zarobili, bo piraci nam po prostu ukradli ten cały towar i on hulał sobie po wszystkich łóżkach w całej Polsce. Wszędzie był. No jak ja wszedłem na bazar pod Pałac Kultury, to uszy więdły już od słuchania tego Mydełka Fa. Swoją drogą zastanawiam się, czy koncern, który wciąż chyba produkuje Mydełko Fa, nie powinien dzisiaj, czy nawet ładnym gestem nie byłoby zapłacenie dużych pieniędzy kompozytorom i wykonawcom tego utworu. Szanowni Państwo, dobrze się nad tym zastanówcie. Możecie mylić, Mydełkiem Fa.